1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierza Wyklętego. Jest to polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Z tej okazji burmistrz Brodnicy i dowódca 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego zaprosili o godzinie 12 na uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku Armii Krajowej w Brodnicy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli dwie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości firmy, które tworzą nowe miejsca pracy oraz nowe inwestycje. W ramach pomocy de minimis. Pierwsza z nich zwalniać będzie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Uchwała dotyczy obecnych, jak i nowych przedsiębiorców. Zasada polega na tym, że chcemy refundować części kosztów zatrudnienia nowych pracowników w okresie od 2 do 4 lat w postaci zwolnienia w podatku od nieruchomości. I nową inwestycją w tym przypadku jest utworzenie i utrzymanie przez określony czas pracy nowych inwestycji. Zwolnienie to oczywiście z dyrektywą Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorców nie może przekroczyć 200 tysięcy w ciągu 3 lat, czyli w roku bieżącym i 2 lata poprzedzające, a dla przedsiębiorców, którzy zajmują się działalnością transportową, nie może wysokość tego zwolnienia przekroczyć 100 tysięcy euro. Druga uchwała w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej reguluje zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy miasta Brodnicy przez przedsiębiorców realizujących nową inwestycję i jednocześnie tworzących nowe miejsca pracy z nią związane. Brodnica, miasto udanych inwestycji. Tutaj zwolnienie może wynosić podatkowe od 2 do 8 lat. To zależy od wielkości przedsiębiorstwa, jak również wymagane jest, że duże przedsiębiorstwo musi przez 5 lat utrzymać daną inwestycję i zatrudnienie, jakie się zdeklarowało występując o tą pomoc, a dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw musi utrzymać to zatrudnienie i tą inwestycję to najmniej przez 3 lata. Oczywiście są też progi finansowe tutaj określone, które musi zainwestować i one kształtują się odpowiednio w zależności od wielkości przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia, od 100 tysięcy do 750 tysięcy euro i adekwatnie zatrudnienie od 8 miejsc pracy do 50 miejsc pracy. Od 1 kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przyjmować będzie wnioski w ramach programu rządowego 500+. Do 1 lipca możemy złożyć wniosek, tak, ażeby otrzymać w pełnej wysokości świadczenia od 1 kwietnia. W Brodnicy pracownicy MOPS-u spodziewają się 2000 wniosków. Na nasze miasto do końca bieżącego roku przyznano kwotę 12 milionów złotych. Będzie to dotyczyło, ta pomoc państwa, około 3000 dzieci. Wniosek składamy na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku. Należy jednak pamiętać, aby każdorazowo informować o zmianie sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Nawet jeżeli będzie przyznana, już wydana decyzja, a zmiana tej sytuacji nastąpi w trakcie trwania tego świadczenia, taką zmianę trzeba jak najszybciej do nas zgłosić, ażeby takie świadczenie zostało jeszcze raz przeanalizowane i być może zmieniona decyzja w tym zakresie. Przypomnijmy, program 500+ zakłada świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko dla rodziców posiadających dwoje lub więcej potomstwa. Osoby posiadające jedno dziecko muszą spełnić kryterium dochodowe. Pierwsze dziecko jest świadczenie wówczas, kiedy jest spełnione kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie. Natomiast
na dziecko niepełnosprawne dochód, kryterium dochodowe jest 1200 zł na osobę w rodzinie. Ustawodawca w przygotowanym już wzorze wniosku przewidział tylko jedną formę płatności – przelewem na konto. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na rozpoczęcie pozimowych porządków na drogach i chodnikach naszego miasta. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy sprzątanie rozpoczęło już na początku lutego. Centrum miasta zostało sprzątnięte zaraz po 1 lutym. Sprzątnęliśmy osiedle Gdynia, osiedle Morskie Oko i część Płyty Karbowskiej. Pozostałe osiedla sprzątane będą po 1 marca. Myślę, że gdzieś do 24 marca wszystkie ulice naszego miasta będą posprzątane, jeżeli chodzi o pozimowe sprzątanie chodników, placów, parków, terenów cmentarza, miejsc pamięci narodowej. Odnowione zostaną trawniki oraz wypielęgnowane drzewa oraz krzewy. Do 15 marca na niektórych ulicach centrum zwłaszcza, a więc Przykop, Duży Rynek, Padereckiego, będziemy cieli konary drzew, dokonywali pielęgnacji tego drzewostanu, który jest. Także myślę, że poinformujemy Państwa, żeby wiadomo było, które to będą ulice, ale całe centrum będzie również, będzie taki przegląd dokonywany. Obecnie PGK do pozimowych porządków wykorzystuje zamiatarkę ciągnikową elewatorową do zamiatania ulic oraz zamiatarki chodnikowe. Przy dużych zabrudzeniach wykorzystywane jest również doczyszczanie ręczne. Przypominamy również, że sprzątanie chodników przyległych do posesji należy do właścicieli budynków. Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze dla włodarzy Brodnicy oraz służb porządkowych, a to z roku na rok rośnie. Świadczą o tym statystyki Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, które mówią, że przestępczość w Brodnicy z 2014 na 2015 rok spadła o ponad 14%. By jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo obywateli Brodnicy, organizowane są konsultacje społeczne, na podstawie których stworzona będzie mapa zagrożeń. Mają one na celu poznanie opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa w naszym powiecie. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć mapę zagrożeń, która będzie dostępna dla każdego z mieszkańców. Dzięki mapom zagrożeń każdy będzie mógł zobaczyć, jak wygląda bezpieczeństwo na terenie, na którym mieszka. Trwa analiza ankiet. Już niebawem poznamy jej wyniki. 16 kwietnia 2016 roku po raz piąty Brodnicki Dom Kultury zaprasza na Open Music 2016, w którym młodzi wykonawcy prezentują efekty swoich muzycznych poszukiwań. Karta zgłoszeń oraz regulamin znajduje się na stronie Brodnickiego Domu Kultury. Zgłoszenia można wysyłać do końca marca. Gwiazdą brodnickiego przeglądu będzie zespół Coaches, znany z ciężkiego brzmienia i mrocznych, pełnych klimatu grozy teledysków, w którego skład wchodzą Paweł Małaszyński – wokal, Wojtek Napora – gitara, Radek Jasiński – bas oraz Czarek Mielko – perkusja. Dostępne są już darmowe wejściówki na koncert do odbioru w Brodnickim Domu Kultury. Ilość miejsc ograniczona. W ramach obchodów 55-lecia Szkoły Trójki i 15-lecia Gimnazjum nr 1 w Brodnicy zapraszamy na 11. Ogólnopolski Przegląd Tańca Live Dance Show Brodnica 2016. Impreza odbędzie się 11 marca bieżącego roku o godzinie 10.30 na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Organizatorem imprezy jest Gimnazjum nr 1 w Brodnicy. Honorowy patronat objęli burmistrz Brodnicy, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty. Wstęp wolny, zapraszamy.
Brodnicki Dom Kultury zaprasza na wielkanocny kiermasz świąteczny, który odbędzie się w Niedzielę Palmową 20 marca 2016 roku na Dużym Rynku w Brodnicy. Podczas kiermaszu można będzie kupić lub po prostu obejrzeć różnokolorowe pisanki, palmy, baranki wielkanocne, serwetki na świąteczne koszyki i inne wyroby związane ze świętami wielkanocnymi. Propagowanie wyrobów rękodzielniczych naszych regionalnych twórców jest ważne, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w kiermaszu i wystawieniu własnych stoisk. W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i do 14 marca 2016 roku przesłać ją na adres Brodnickiego Domu Kultury. Tam również można uzyskać szczegółowe informacje.